Jeżeli milion osób by skorzystało z tego, to bardzo dużo. Bardzo dużo. To byłby wielki sukces tej operacji. I milion osób by skorzystało z tej ulgi przez pierwszym roku. I nawet mało prawdopodobne, żeby te milion osób przeznaczyło całe 4000 zł. To łatwo policzyć, że spadek dochodów budżetowych, czyli ten podatek, który byłby od tego wzięty, przekroczy nieco ponad 0,5 miliarda złotych. 0,5 miliarda złotych przy wpływach budżetu państwa na ten rok planowanych z tego podatku na 40 miliardów złotych. A niedawno, przypomnę, łatwą ręką oddaliśmy 0,5 miliarda złotych, zwalniając z podatku dochodowego wypłaty do 380 zł z podatku dochodowego od osób fizycznych. Więc jeżeli Komitet Razem wytłumaczy, a warto tłumaczyć, to nie zachwieje to budżetem państwa. Ten, kto już posługuje się tym argumentem, po prostu wprowadza nas w błąd. To budżetem państwa, mówię to z samą odpowiedzialnością za słowo, nie zachwieje.